Jeszcze krótkie, krótki fragment Bożego Słowa i słów parę na jego temat z Ewangelii Łukasza będziemy czytali z rozdziału 19, od wersetu pierwszego. I wszedłszy do Jerycha przechodził przez nie, a oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest. Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tam tędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przyszły, przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł, i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim. A jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ta historia niech będzie takim tłem do naszych rozważań. Myślę, że ona jest bardzo dobrze znana. Ale w tej historii są dwie rzeczy, na które chciałem zwrócić uwagę. Pierwsza to fakt, że Jezus chciał spotkać się i koniecznie spożyć wieczerze w domu człowieka, który... Nie tylko powszechnie był uważany, ale rzeczywiście był oszustem i, i złodziejem. Wykorzystywał swoje stanowisko na to, aby, aby z ludzi ściągać dodatkowe opłaty, co było powszechną praktyką, ponieważ celnicy, którzy zwykle byli Żydami, zbierali cła dla Rzymian. Ale oprócz tego, co powinni byli zabrać, zawsze dodatkowo ściągali jakieś pieniądze, które wkładali do własnej kieszeni. Stąd wziął się majątek Zacheusza. I ludzie ci byli powszechnie znienawidzeni i pogardzani. Ale Jezus chciał właśnie u niego spożyć posiłek. I druga bardzo ważna rzecz to reakcja ludzi. Ludzie widząc to, jak mówi nam Łukasz, szemrali. A w tym przemraniu mówili, że jak to jest, taki święty człowiek do grzesznego człowieka przybył w gościnę. Nie podobało się to ludziom. Ludzie byli przekonani, że jak zresztą niejednokrotnie było to w czasach służby Jezusa, że Jezus postępuje niewłaściwie. Ale nie chcę zajmować się tym, co było, ponieważ jak wcześniej powiedziałem, historia jest znana, a myślę, że wielu z nas ją wielokrotnie czytało i czytało komentarze, być może słuchaliśmy kazań na ten temat. Chciałbym, żebyśmy tą historię zobaczyli w świetle dzisiejszych czasów, w naszym, w naszym ukochanym kraju. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że człowiek wierzący, jakiś kaznodzieja, wybiera się, aby spożyć posiłek, czy spotkać się, z ludźmi, którzy, po których się powszechnie uważa w naszym kraju za, no za niegodnych tego, żeby im rękę nawet podać. Ja celowo nie, nie chcę używać ani nazwisk, ani mówić o, o stanowiskach, ale myślę, że chyba wielu z nas mogłoby sobie taką listę stworzyć niegodnych w opinii i wielu ludzi. No byłoby to, Byłby to mały szok, jak to z takimi ludźmi przebywać pod jednym dachem i zasiadać przy jednym stole? Jak to jest możliwe? Potrafię bez trudu wyobrazić sobie reakcję ludzi. Potrafię bez trudu wyobrazić sobie, jakie byłyby słowa, które powtarzano by sobie z ust do ust. Jaka krytyka by spotkała takiego człowieka, Mogę sobie wyobrazić, jak ludzie mówiliby, co on nie wie, co ci ludzie zrobili, czy on nie zdaje sobie sprawy, jak może tak postępować, to jest niewłaściwe i tak i tak Ale odnosząc tą całą historię do Jezusa, warto sobie zadać pytanie, dlaczego Jezus chciał spożyć posiłek z Dlaczego akurat, kiedy udał się do Jerycha, gdzie na pewno byli ludzie, zasługujący o wiele bardziej od Zacheusza na to, żeby nawiedzić ich dom, wybrał Zacheusza. Jeśli ktoś zna Ewangelię, to nie jest to trudne dla niego, żeby, żeby odgadnąć myśl, jaka kierowała Panem. Otóż Jezus nigdy nie krył, że On przyszedł po to, żeby odnaleźć te owce, które się zagubiły. Nigdy też nie ukrywał, że On nie przyszedł do Sprawiedliwych. Skoro sprawiedliwi żyją na świecie, mają się dobrze, to On sam i Jego ofiara nie są im w żadnym wypadku potrzebne. Ale Jezus zawsze mówił, że On przyszedł do zagubionych owiec. I dziewiąty werset mówi, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i On jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem syn człowieczy, aby szukać i zbawić, co zginęło. Myślę, że czasami warto się zastanowić nad naszym sposobem patrzenia na rzeczywistość, która nas otacza i warto się zastanowić nad myślami, które nam towarzyszą. Jest, jest nas tyle złości i tyle buntu. Myślę, że nie ma co chyba dyskutować. Bardzo często jest to uzasadnione. Jezus nie był ślepy. Jezus widział zło, które czynią celnicy. I on nie pochwalił tego, co Zacheusz czynił. Ale czasami zapominamy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie znamy ludzkich serc, ale są pewne sygnały, które ludzie wysyłają, jeśli tak można powiedzieć. To są sygnały, które mówią, pochylcie się nade mną, a zobaczycie, że potrafię oddać w powielekroć miłość, którą mi okażecie. I myślę, że są ludzie powszechnie uważani za, za niegodnych, żeby im podać rękę, którzy o niczym innym nie marzą, niczego innego nie pragną, jak, jak tylko tego, żeby ktoś okazał im miłość. Żeby ktoś potraktował ich jako, jako ludzi. Żeby ktoś, tak jak Jezus mógł im powiedzieć, chcę dzisiaj z Tobą spożyć wieczerze. Chcę dzisiaj z Tobą pobyć trochę. Odwiedź mój dom albo pozwól odwiedzę Twój dom. Może to być szok dla niektórych, ale ten gest miłości, nie pustej miłości, ale miłości, która, która niesie to ziarno Ewangelii ze sobą, może odmienić życie człowieka, tak jak odmieniło życie Zacheusza. Jezus nie wybrał Zacheusza przypadkowo. Jezus był znakomitym obserwatorem jako człowiek, miał ten niezwykły zmysł obserwacji. Przypomnijmy sobie taką sytuację, kiedy tłum go otacza, dotknęła go jakaś kobieta, on wtedy nie wiedział, że to kobieta, ale wiedział, że ktoś go dotknął, bo poczuł, jak moc z niego uszła. Nie umknęło mu to. I można wiele takich przykładów podać, kiedy wydawałoby się, że Jezus yy, Zauważał sytuacje, które na pozór nie miały żadnego znaczenia, które były drugorzędne w ogóle. Ale Jezus je zauważał. Mnóstwo ludzi pewnie siedziało na dachach, na płotach i na drzewach, które otaczały trasę Jezusa. Ale Jezus zauważył tego dziwnego człowieka. Zauważył widocznie w Jego twarzy coś, czego inni nie mieli. Inni być może tylko ciekawość mieli. Ale już widocznie w jego twarzy Zacheusza była nie tylko ciekawość. Ale widocznie malowała się tam jakaś nadzieja, może jakieś pragnienie, może z faktem przybycia Jezusa do Jerycha wiązał on jakieś nadzieje na zmianę swojego życia. Może chociaż były to tylko jakieś delikatne myśli, z których nie do końca sobie zdawał sprawę, ale Jezus to je zauważył. Zauważajmy ludzi, którzy są wokół nas, ludzi, którzy właśnie potrzebują, żeby się nad nimi pochylić. Nie po to, żeby okazać im taką humanistyczną miłość, poklepać po plecach i powiedzieć, wiesz, jakoś to będzie. Bo to nie jest rozwiązanie problemu jakiegokolwiek człowieka. Ale wykorzystajmy to, żeby tym ludziom po prostu powiedzieć Ewangelię. Powiedzieć im prawdę o tym, że jest ktoś, kto troszczy się o nich. Ktoś, kto komu bardzo zależy na życiu tych ludzi. Nie kierujmy się ludzkimi opiniami. Bo gdybyśmy się kierowali ludzkimi opiniami, to musielibyśmy zrezygnować często z naszego życia z Bogiem, ponieważ ludzkie opinie na ten temat są jednoznaczne. Czasami trzeba się wręcz postawić przeciwko ludziom i postąpić w sposób, który no, dla ludzi będzie wyglądał jak wyzwanie. Ale Jezus się nie bał ludzi. My też nie, nie możemy się bać ludzi. Biblia nam ciągle mówi i zapewnia nas o tym, że powinniśmy bać się jedynie Boga, który ma tę możliwość, aby zarówno ciało, jak i duszę zaprowadzić do piekła. Ludzie mogą nam odebrać tylko życie i nic więcej, ale nie mogą nam duszę odebrać. Nie mogą zdecydować o naszej wieczności. Owszem, mogą życie nam odebrać, ale czy życie jest najwyższą wartością? To fizyczne życie jest najwyższą wartością, której służy chrześcijanin? Na pewno nie. I nie tylko biblijne przykłady tutaj nas zachęcają do tego, żeby zastanowić się i zobaczyć, że dla ludzi, którzy są z Boga, to fizyczne życie nie stanowi najwyższej wartości. Jest to duchowe życie, które stanowi najwyższą wartość, bo ono nam zapewnia wieczne życie. Jeśli jest życiem prowadzonym z Boga i w Bogu. Czy mamy takich ludzi wokół siebie, którymi wszyscy pogardzają i którym nikt by nie podał ręki? Zastanówmy się, może rzeczywiście taki, taki człowiek gdzieś bardzo blisko nas żyje. Odsunięty na... Całkowity margines życia społecznego. Może nigdy nie próbowaliśmy nawet, nawet do głowy nam nie przyszło, żeby z tym człowiekiem się spotkać, odwiedzić go lub nawet zaprosić go do siebie. Przyjrzyjmy się, czy w jego oczach, oprócz złości i smutku być może, widać jeszcze coś, co sprawia, że... Możemy, możemy domyślić się, że on czeka po prostu, czeka na ten właściwy moment, na tego właściwego człowieka, który potraktuje go zupełnie inaczej niż ci wszyscy, którzy go otaczają dookoła. Jeżeli chcemy oglądać w swoim życiu cuda, to ja nie wiem, czy są większe cuda ponad te, kiedy można zobaczyć, jak Bóg zbawia ludzi, którzy są w ludzkim rozumieniu zupełnie dalece od zbawienia. Ja myślę, że jeżeli ktoś z nas przeżyje taką chwilę, gdy zobaczy, że człowiek wyznaje wiarę w Jezusa, człowiek na którym nikt by już nie polegał, to nie będzie nawet większych cudów pragnął. I nawet jak zobaczy te, gdzie ludziom noga czy ręka odrośnie, to chyba będzie bardziej pamiętał tego człowieka, który Opuszczony przez wszystkich i pogardzany przez wszystkich wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa i został zbawiony. Niektórzy może z nas pamiętają takiego Estończyka, który tu był lata temu. Czy ktoś pamięta go? Z Birkiem Kulcem. Nie wiem, czy za wielu z was z nas jeszcze nie było wtedy w zborze. Później był u nas w domu i Jedliśmy kolację, rozmawialiśmy dużo i on opowiadał, opowiadał nam historię, no bardzo ciekawą historię, muszę wam powiedzieć, to długo trwało, ale ja to w kilka minut powiem. Ona dotyczyła jego służby, bardzo ciekawej służby i dosyć dziwnej służby. To były jeszcze czasy, czasy Związku Radzieckiego i niedaleko Tallina, gdzie mieszkał, była największa kolonia karna w Związku Radzieckim, gdzie gdzie było tysiące największych bandytów, najgorszych jakich by mieli w Związku Radzieckim, zamknęli w jednym więzieniu. Na porządku dziennym były morderstwa, na porządku dziennym były, dziennym były bijatyki. No, co, co można sobie wyobrazić, co właściwie tam było? I ci ludzie byli na takim marginesie, że zupełnie nikt się już nimi nie przejmował. Oni właściwie tam byli po to, żeby umrzeć. Tam prawie nikt nie wychodził z tego więzienia, bo nawet jeżeli miał wyrok 20-30-letni i nawet gdyby mu się udało to, ten wyrok przeżyć, przetrwać, to i tak go pewnie wcześniej by ktoś zabił i nie miałby okazji wyjść. Bóg mu kazał do tego więzienia iść i założyć tam kościół. On nie był w ogóle tym zainteresowany. Po prostu myślał o tych ludziach tak jak wszyscy myśleli, że to są najgorsi z najgorszych że jeżeli już ktoś się ma nawracać, to na pewno nie ci, że szkoda czasu i szkoda wysiłku, aby z tymi ludźmi mieć cokolwiek do czynienia. No ale był posłusznym człowiekiem i okazało się, że Bóg musiał stać za tym, bo władze, ówczesne władze w ogóle nie sprzeciwiły się temu. To była co prawda końcówka już Związku Radzieckiego, już były czasy Gorbaczowa, już trochę ten reżim był inny, ale jednak mimo wszystko... Miał drzwi otwarte. W ciągu paru miesięcy kilku, kilkadziesiąt osób się nawróciło i przyjęło chrzest. Ale okazało się, że ci wszyscy ludzie praktycznie stali zabici przez współwięźniów. On się nie załamał i dalej prowadził tam pracę. I kiedy on sam już zginął, bo on zginął później w wypadku samochodowym, to w tym więzieniu, właściwie w tej kolonii karnej, już był kilkusetosobowy kościół składający się z więźniów, najgorszych z najgorszych. Wielu ludzi, którzy, którzy no, byli przeciwni tej służbie w zasadzie i nie rokowali żadnej nadziei, musiało później przyznać, że się mylili. Ja po prostu chcę zwrócić uwagę, że my mamy pewne stereotypy, którymi myślimy. Myślimy, że ci są tacy, ci są tacy, ci są tacy i chociaż bronimy się przed takimi sposobami myślenia, to jednak gdzieś głęboko w nas to jest. I jeżeli już mamy decydować się na jakąś służbę, czy ogarnąć jakąś troską, jakąś grupę ludzi, to z góry rezygnujemy z tej czy z tamtej grupy. Zajmujemy się tą naszą ulubioną, w naszym przekonaniu najbardziej otwartą na Boże Słowo. I to jest błąd. Ponieważ Jezus nam daje przykład, w całym Jerychu wybrał mieszkanie człowieka, który był powszechnie pogardzany i który powszechnie był używa, uważany za niegodnego, aby Go pozdrawiać, aby podawać Mu rękę. A jednak Jezus do niego przyszedł i w całym Jerychu, które liczyło tysiące mieszkańców, właśnie z Nim spożył posiłek. Owoc tego był niezwykły. Zacheusz na tym, w czasie tego, tego spotkania staje i mówi, panie połowę swojego majątku oddaję ubogim. A jeśli na kimś coś wymusiłem, to gotów jestem temu człowiekowi oddać w czwór nasób, czyli poczwórnie to, co od Niego wymusiłem. Co znaczyła wizyta Jezusa w domu grzesznika? Co znaczyła akceptacja, okazanie miłości, okazanie prawdziwej troski. Ten człowiek został pokonany miłością, jaka była w sercu samego Jezusa. Miłością Bożą. Jezus nie, nie musiał mu niczego tłumaczyć. On Ewangelię słyszał zapewne, dlatego był ciekawy, kto to jest ten Jezus. Ale Jezus nie musiał mu mówić zacheuszu, jesteś grzesznikiem. Okradłeś ludzi. Nie musiał go przekonywać, żeby, mu, żeby oddał teraz te pieniądze, które ukradł wszystkim. To była sprawa Ducha Świętego. Duch Święty przekonał Zacheusza. Zacheusza, który został dotknięty o niesamowitą Bożą Miłością. Jest coś w Bożej Miłości, co sprawia, że ludzie stają się wobec niej bezradni. Dlatego Biblia na przykład mówi nam, jeżeli chcemy naszych przeciwników pokonać w sensie pozytywnym, to mówi okazujcie im miłość, a na ich głowę włożycie koronę z węgli rozżarzonych. To jest, to jest niezwykła broń, jaką mają chrześcijanie. To jest broń, która zabija, ale grzech, zabija, ale zło. Natomiast człowieka przywraca do, do życia, do społeczności z Bogiem. Nie chcę mówić za dużo, ale myślę, że tej miłości też powinniśmy sobie nawzajem wiele okazywać, ponieważ myślę, że jestem przekonany o tym, przykro mi tak powiedzieć, ale jestem o tym przekonany, że wielu z nas ma takich, takich zachełszy w zboże, którzy w ich przekonaniu nie są godni, żeby zaprosić ich do domu, podać im rękę, zjeść z nimi wspólny posiłek. I nie chcę przez to powiedzieć, że, to, że mamy wtedy w sercu nienawiść, niechęć, złość dalej, ale musimy przyznać, że o wiele trudniej nam się pochylić nad takimi ludźmi, o wiele trudniej nam ofiarować im czas, ofiarować im nasze, naszą troskę, naszą miłość. A mamy grono takich do, do których z tym wychodzimy bez żadnego problemu. I to nie jest złe oczywiście. Ale czy na pewno postępujemy właściwie w stosunku do tych, którym szczędzimy tej właśnie tej troski, tej miłości? Czy nie jest to kolejny sposób na to, żeby tych ludzi jeszcze bardziej łamać? jeszcze bardziej dobijać, jeszcze bardziej utrudniać im społeczność z Bogiem. Nie mówię tego w formie oskarżenia, mówię to po prostu pod rozwagę. Tak więc jeżeli zastanowimy się, czy mamy wokół siebie takich ludzi, to podejmijmy właściwe decyzje. I nie zwracajmy uwagi na to, co inni mówią. Nie słuchajmy w tych sprawach ludzi, słuchajmy Boga. I na pewno się nie pomylimy. Amen.